witam ponownie w Żukowym Studio Filmowym. Dzisiaj mamy sprzęt taki, to jest Yamaha PSR8 i drugi taki, to jest Casio CTK50. Tak, dlaczego pokazuję razem? Między innymi dlatego, że kupiłem je razem. W ogóle nie chciałem tego kupować, ale tak wyszło. Dostałem dwa w zasadzie w cenie jednego. Kosztowało mnie to aż 90 zł za te dwa syntezatory. Takiej okazji nie mogłem przepuścić. Jak się okazało, obydwa działają, jak zapewniał sprzedawca, uczciwy sprzedawca. W zasadzie no tak, no PSRK. Sobie o niej porozmawiałem trochę dłużej, natomiast o tym, no to jest mało ciekawe, ponieważ już renowację takiego sprzętu robiłem wcześniej, to znaczy prawie identyczny. To był ten Casio CA100. Także jak ktoś nie widział tego filmu, to jest do obejrzenia wcześniej. Dlatego sobie podłączyłem, bo on w zasadzie jedną tylko cechą się różni. Tak. To jest to samo. To jest to samo, ma te wszystkie prawie te... No, chyba tam jest, musi być identyczny chip, jak w tym poprzednim. On ma tylko jedną funkcję, taką dodatkową. 75 na przykład. Tak, trochę go ściszymy. I to ma też coś takiego, co się nazywa tekstura. Trochę zmienia barwę dźwięku. Trochę to słychać. Na przykład. O, niektóre przyciski czasami się zacinają, bo go w ogóle nie czyściłem. To jest jak jest, z brudem, z syfem, ze wszystkim. Ze wszystkimi bakteriami, zarazkami, różnymi nieprzyjemnymi rzeczami. Tekstura. No i tyle tylko. Także jest mało interesujący, bo już o nim mówiliśmy wcześniej, o jego kuzynie. Wyłączymy go sobie. I zajmiemy się tym. Też nie chciałem tego kupować, bo mi to tak wyglądało na taką trochę zabaweczkę. Na pewno nowszy model niż ta PSR80, jak się okazało po rozebraniu, faktycznie to jest 90. rocznik. I tak zastanawiałem się, co z tym zrobić. W sumie działało to. I stwierdziłem, że jednak sobie to przeczyszczę, bo ona ma coś takiego, co się nazywa Dual Voices, podwójne głosy. 420 podwójnych głosów aż. Więc o co tutaj chodzi? Normalnie tu jest 20 dźwięków z jednej strony. Zaraz to załączę. Tu jest 20 dźwięków po jednej stronie, tak, jest na fioletowy, a drugie to na pomarańczowy kolor, to są kolejne 20 różnych dźwięków. I można robić taką fajną rzecz, czyli łączyć je, wciskając dwa na raz. Przykładowo, tu mamy na przykład tubę. Wybierzemy sobie tubę. Wygłośnimy. Na przykład tą tubę możemy połączyć sobie z tymi, z jakimiś tam strunami. Czyli wciskamy dwa na raz. Mamy taki fajny instrument. Tak. A to są same struny. No i oprócz tego ma jeszcze kilka innych ciekawych dźwięków. Na przykład ja tutaj mi się spodobał Ice Block, czyli kostka lodu. To jest bodajże w B, w sekcji B. To mi trochę tak ten, jakby kombi przypomina zespół, coś takiego. Słodkiego, miłego życia to był. Nie wiem, jakoś tak oni to grali. Coś w tym, z ten deseń. Taki podobny dźwięk był. No i co? Jeszcze co? Aha, na przykład kryształ. Nie, kryształ to jest w ten, w innej sekcji. No, ładne dźwięki.
Ma też ten krajobraz, tak to się nazywa. No to jest fajne do takiego ambientu. No i ptaki. Bez sensu. Jeszcze jeden taki głupi dźwięk. Au, au. Au. Oprócz tego standardowe jakieś tam. No niektóre są ciekawe, na przykład o, jeszcze gitara jazzowa. Nie, to nie to. Nie, nie ta. No ta, ta gitara popsuta jakaś taka. Jest całkiem niezła. Oprócz tego są jeszcze rytmy. I ten. I można nagrywać. Tu jest rekord. Można nagrać sobie jakąś melodię. Tak. I tak może pomówię sobie o tej renowacji, jak ona przebiegła. To przebiegła znowu koszmarnie. Znaczy to nie był ten sam mechanizm, co jest PSR-80. To był trochę inny mechanizm, trochę podobny do tego Casio. Ale myślałem w ogóle, że on jest nierozbieralny. I męczyłem się z tym, otworzyłem to, przeczyściłem z zewnątrz. Jak zobaczyłem te klawisze i stwierdziłem, że to chyba te zatrzaski to już tak permanentnie wsadzili, że już to jest jednorazówka. Mówię, no zabaweczka taka, no, żadnych tam wyjść nie ma specjalnie, tylko wyjście słuchawkowe. Możliwe, że to jest jednorazówka. No i co, przeczyściłem, no to przynajmniej będzie chociaż z zewnątrz ładnie wyglądała. W środku może być cały ten bruk, nie szkodzi. Złożyłem z powrotem, przeczyściłem z zewnątrz, a jak się potem okazało, któryś z tych klawiszy przestał działać. Nie wiem, który, ale przestał działać. Więc stwierdziłem, że coś zrobiłem źle. Rozebrałem jeszcze raz i zacząłem się nad tym zastanawiać, jak dojść faktycznie do tego układu klawiszowego, no bo coś muszę tam zrobić, bo inaczej nie będzie mi ten klawisz działał. I w pewnym momencie zauważyłem, że jednak jakby taki zaczep jest wciśnięty z powrotem. Znaczy wciśnięty, nie tak jak nie na swoim miejscu. I to mi wskazało, że jednak da się to rozebrać. Zacząłem wciskać po kolei te zaczepy i wyciągnąłem tą całą listwę taką z tymi czujnikami, a potem zacząłem rozkręcać klawisze, no i czyścić to. I przeczyściłem całkowicie, złożyłem, już zadowolony z powrotem. No i co? I któryś inny znowu klawisz przestał działać. Potem więc moja nerwowość osiągnęła w tym momencie pewien punkt taki nieprzyjemny. A stwierdziłem, że dobra, jeszcze raz. Złożyłem, rozłożyłem, przeczyściłem i znowu jeszcze inny klawisz przestał działać. Także zawsze to był jakiś jeden klawisz, gdzieś się pojawiał. I stwierdziłem, że coś jest nie tak. I za którymś tam razem wziąłem te silikonowe całe te... no to takie te naciski silikonowe, czy jak to tam się nazywa. I przyjrzałem się dokładnie w tej listwie z czujnikami. I normalnie taki bardzo niewielki brud zauważyłem, taki prawdopodobnie z tej takiej aluminiowej listwy, która tam była, nie wiem po co, ale była taka aluminiowa listwa z taką gąbką starą, która się kruszyła i sypała. I z tego prawdopodobnie ten brud się osadził na tych czujnikach, na tym jednym z czujników. No i przeczyściłem to. Myśląc, że może faktycznie to było powodem tego, że któryś zawsze z tych klawiszy nie działał. Dokładnie potem jeszcze te silikonowe gumki przedmuchałem, przeczyściłem, żeby coś w nich nie zostało, ewentualnie nie spadło z powrotem na te czujniki. No i ten. No i zaczęło normalnie w końcu działać. Męczyłem się z tym, ale sam nie wiedziałem właściwie, czemu się tak męczę, bo to nie jest jakiś taki rewelacyjny model. Ale ma tych parę fajnych dźwięków i stwierdziłem, że kurde, może czasami go jednak użyję sobie. Może ma jakieś takie ten, do ambientu to właśnie takie różne dźwięki. I co? I potem się tym bawiłem oczywiście, komponując sobie jakąś tam melodię. I bawiłem się też oczywiście, takie ćwiczenie sobie zrobiłem na słuch. Wziąłem sobie taką stary taki wałek, to było z gry komputerowej, taki na Amigę jeszcze. Nazywała się Elwira 2, Pani Ciemności. To był taki fajny fragment w takim domu, który strasznie tak mi się podobał. I stwierdziłem, że sobie odsłucham i spróbuję jakby odegrać to. Tak średnio mi to wychodziło.
znalazłem na internecie takie konwertery, które konwertują te pliki MP3 czy jakieś WAVy i inne na MIDI i potem się wyświetlają różne nuty, ale te konwertery tak nie do końca jakby to wszystko działa. Poza tym czytanie tych nut dla mnie to jest męczące, czytam z nut bardzo, bardzo powoli, więc stwierdziłem, że szybciej mi to wyjdzie ze słuchu i faktycznie coś tam mi się udało odtworzyć. I może, nie wiem, najpierw może właśnie posłuchamy sobie oryginalnego wałka, poglądamy sobie fragmenty mojego męczenia się z tym strasznym sprzętem. Nie wiem, który był gorszy koszmar. Pierwszy z gorszym z wiązów, czy ten koszmar z nawiedzonego studia. Tak, bo to w Elvira 2 to była akcja, działa się w takim nawiedzonym studio. Ja lubiłem wybierać bohatera, czy był ten detektywem. Chociaż też lubiłem kaskadera. I polegało to na tym, że trzeba było uratować aktorkę porwaną przez demona Cerberusa. W ogóle biznes filmowy to jest taki trochę demoniczny. Może dlatego właśnie ja teraz zająłem się tworzeniem filmów. Jak coś mi zostało z dzieciństwa, bo to była moja właściwie ulubiona gra, bo miałem 12 lat, jak nią grałem. To całe studio filmowe na wybory. Więc posłuchamy sobie oryginalnego wałka, a potem ja spróbuję naśladować to, co było, przynajmniej ten początek. Wybierzemy sobie najpierw instrument do naszej gry na żywo, to w ogóle będzie moja gra na żywo, która jest straszna. Ale trochę trenowałem wcześniej, więc może będzie lepiej. Ja wybrałem tubę i wybrałem struny, żeby odtworzyć mniej więcej ten dźwięk z tamtego oryginalnego wałka. Moim zdaniem zaczyna się to na E, tutaj, a potem idzie tak, czyli gramy. Nie tak, bo tam jest jedna nuta, to jest jeszcze raz. Jeszcze raz. To jest początek, tak ja to usłyszałem i tak starałem się odtworzyć z maksymalną dokładnością, nawet jeśli chodzi o instrument też taki w tamtym stylu, takiego jakiegoś nawiedzonego domostwa. Co jeszcze? Możemy coś nagrać właśnie na tym. On nagrywa i co, nagramy może właśnie ten fragment tego narastania, tego napięcia zaraz po tym. Tak, no tak to odtworzył. Ale na przykład jeśli chodzi o skomplikowane rzeczy, to ten cały rekorder nie działa tak dobrze. Przykładowo ten fragment, który grałem, taki starając się trzymać tą nutę i jechać po tych, może zrobimy to. Zobaczymy, jak on to odtworzy, poradzi sobie. Ale nie poradzi sobie, bo już to próbowałem. Ha! To jest ten początek.
No, odtwarzaj. Zrobił taką minimalną przerwę, ale to chyba nie było dokładnie to samo, co ja grałem, więc tak sobie nagrywa. Mamy jeszcze jakieś kubkowate rytmy. O, oczywiście ja wywaliłem akompaniera tutaj na minimum, więc muszę go podnosić. I filery. Takie sobie, nie? Nie wiem kto gra z tymi akompaniamentami. To może dobre dla dzieci. Dla dzieci tak. Rumba. O, nie, no ja też jak byłem dzieckiem, miałem taki Yamaha PSS, ileś tam. To taka dziecięca była. I najbardziej podobno, tak mi rodzice opowiadali, że lubiłem sobie puszczać za to matą muzykę. Sam grać nie umiałem oczywiście. Ale zabawka była. No to właśnie te rytmy są dla dzieci, takie można sobie puszczać. Nic ciekawego skomponować się na tym, przy tym chyba nie da. Nie wiem, może jakieś mechanicznie odgrywać jakieś takie proste melodyjki. Noty i tyle. Może na zakończenie, jak zwykle, obejrzymy sobie jeszcze więcej mojego męczenia się z tym sprzętem. I posłuchamy sobie nowego wałka, który na tym nagrałem. Było ciężko, bo nie ma w ogóle żadnej perkusji. Znaczy, perkusja może jest, bo ona jest tutaj tak jakby zakodowana w tych całych rytmach. Na przykład w rock, gdzie było chyba. O, no jest to perkusja. Natomiast nie da się jej jakby wybrać stąd. I to jest problematyczne. W ogóle sprzęt bez perkusji jest nieciekawy. Dlatego ciężko mi było cokolwiek ułożyć na nim. No, ale zrobiłem bez perkusji. Coś tam wymyśliłem. Nazwałem ten wałek Gadki robotników. Tak mi przyszło do głowy. Z albumu oczywiście Roboty drogowe.